Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w Doki Doki Literature Club. I na wstępie, ostatnio zapomniałem, więc dzisiaj przypominam, że to nie jest gra dla dzieci i dla osób o słabych nerwach, więc jeśli należycie do którejś z tych grup, to nie polecam wam oglądania tego właśnie, tej właśnie gry, tej właśnie serii. I słuchajcie, poprzednio zapomniałem jedną rzecz, ponieważ pojawił się nowy plik w plikach gry. I właśnie zaraz wam go tu pokażę. Otóż jest ten pliczek tutaj gdzieś, o tutaj, o. TXT. I gdy go uruchomimy, to mamy coś takiego. Nie cierpię tego. Nie mogę zrobić nic, niczego. Nieważne ile razy zagrasz, zawsze jest tak samo. Naprawdę łatwo byłoby mi się tu zabić, tu i teraz, ale to by oznaczało, że już nigdy bym nie mogła z tobą porozmawiać. Jedyne czego chcę, to żebyś się znienawidził. Dlaczego to jest takie trudne? Więc to jest, podejrzewam, że to może być wiadomość od Moniki. To w sensie, ogólnie no, Monika tak jakby... Podejrzewamy, że Monika steruje grą, więc prawdopodobnie to Monika stworzyła ten plik. No ale dobra, zaczynamy. Marzec 26, to jest... Tak, cześć Czoklet, skończyliśmy na cześć Czoklet, okej. Okay. Tak więc, cześć Czoklet, czekałam na ciebie. Gotów na kontynuowanie czytania? Przyniosłam swoją najlepszą herbatę. Monika, już ci mówiłam, żebyś... Znowu się spóźnia? Nie uprzejma jak zawsze, Natsuki. A co to miało znaczyć? A czy zawsze musisz mi przerywać rozmowę swoim wrzaskiem? O czym ty mówisz? Mówisz tak, jakbym robiła tak co chwilę. Nie zwróciłam uwagi, okej? Okay? Sorka. Naprawdę, co w ciebie ostatnio wstąpiło? We mnie? Nic. Naprawdę jest aż tak źle? Wiesz, widać, że coś się dzieje. Poradzę sobie z tym. Nawet nie musicie się przejmować. Ostatnio po prostu mam pewne bolesne przemyślenia. Ale może lepiej o tym nie rozmawiajmy. Cóż, chciałam tylko o tym porozmawiać. Nie żeby mnie to jakoś szczególnie obchodziło. O rany, znowu się spóźniłam. Cóż, Czoklet też dopiero co przyszedł. Dzisiaj też uczyłaś się gry na pianinie? Ta. Ahahaha. Musisz mieć w sobie wiele determinacji. Najpierw założyłaś klub, a potem zaczynasz naukę gry na pianinie. Cóż, nie nazwałabym tego determinacją, a raczej pasją. Motywuje mnie to do pracy przy festiwalu i... Ach tak, zapomniałam. Że co? Skoro już o nim mowa, Natsuki, rozmawialiśmy wczoraj i cóż, postanowiliśmy pomóc Monice z festiwalem. Jednakże, rozumiem jak się czujesz, nie chcąc by nasz klub się zmieniał. Chyba wszyscy się tak czujemy. A więc jeśli będziemy pracować wszyscy razem, ten klub na pewno nie stanie się niczym, czego byśmy nie chcieli. Poza tym, jeśli pomożesz nam przy festiwalu, kupię ci nową mangę. Wybacz, to ostatnie zdanie było bardzo zabawne. Słuchaj, ja też wczoraj trochę o tym myślałam. Chyba trochę przesadziłam. Poczułam się zaszczuta bez wyraźnego powodu, ale wiem, że musimy dbać o dobro klubu. Nowy członek na pewno by nie zaszkodził, o ile byłby fajny. Może gdyby tym razem dołączyła jakaś dziewczyna, byłoby miło. Ale co ważniejsze, nie chcę, żeby nasze przedstawienie okazało się przeze mnie beznadziejne. W końcu jestem ekspertem. A więc też wam pomogę, upewnijmy się, że wykonamy dobrą robotę. Dzięki Bogu. Czyż to nie wspaniałe, Monika? Monika? A, ta, super. Bez ciebie to nie byłoby to samo, Natsuki. W każdym razie, Czoklet, co chciałbyś dzisiaj robić? Myślałam, że moglibyśmy... Już mamy na dzisiaj plany. A, naprawdę, Yuri? Zgadza się. Czoklet jest bardzo pochłonięty powieścią, którą czytamy. Nie cieszysz się, że zainteresowałam go literaturą, Monika? Ja chyba... chciałam tylko... wiesz co, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Róbcie, co chcecie. Tak. Dzięki za zrozumienie, Monika. Ale najpierw mam jedną prośbę. Masz coś przeciwko, żebym zaparzyła herbaty? Ani trochę. Dziękuję ci bardzo. Jeśli jest coś, co pomaga mi spędzać mój czas przy czytaniu, to jest to filiżanka ciepłej herbaty. Czy przypadkiem nie było tego... Czy to nie było w poprzednim filmie? Nie wspominając o tobie. Yuri wstaje, idzie na zaplecze, po drodze nosi dzbanek swój... Mógłbyś to przez chwilę podtrzymać? Pewnie. To było już. Na 100%, patrzcie. Zaskakujący jest sposób poruszenia kontrastuje z jej manierą mówienia.
Możesz mi podać z banelki, ona zaraz wyjdzie, tak? Tak. Ej, to już... Czy ja dobrego save'a wrzuciłem? Czy to jest? No to jest najnowszy save. Ej, bo ja się boję, że złego save'a teraz wgrałem. Trzymając dzbanek, Yuri pośpiesznie wychodzi z klasy. A... No tak, to było, było, było. Mieć 10 minut, okej. I co, i przyłapiemy ją jak się cięła i wróci nas jakby do początku dnia, tak? Czekajcie, ha, 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 no tak! No to... To już było! To już było w poprzednim filmie. Znaczy w poprzednim odcinku. No to już było! Czy to jest dobry... Okej, tego nie było. Okej, zwracam honor, to jest dobry save, dobra, spoko. Spoko. Okej. Okej. Okej, dobra. Chwila. Jak ja? Wybacz, miałam dziwne uczucie déjà vu. Czekajcie sekundkę. Odpalę tu sobie folder, jakby się jakiś kolejny plik miał pojawić, wiecie, żeby wiedzieć co i jak. To się nie wydarzyło wcześniej ani nic takiego, prawda? No właśnie się wydarzyło. Ostatnio mam straszny bałagan w głowie. Mam nadzieję, że tego nie okazuje ani nic takiego. Naprawdę nie chcę, żebyś uznał mnie za dziwaczkę, kiedy już zaczęliśmy spędzać czas razem. To znaczy, każdy ma w sobie coś niecodziennego. Ale mówienie o tych rzeczach krótko po poznaniu nowej osoby może być uznawane za nietaktowne albo odpychające. A przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Kiedy byłam trochę młodsza, często się zapominałam i zachowywałam się trochę zbyt żywiołowo. Sprawiało to, że ludzie nie chcieli ze mną spędzać czasu, a więc zaczęłam się nienawidzić za te dziwności. Jak na przykład za moje obsesje wobec pewnych zainteresowań, albo sposób, w jaki tracę nad sobą kontrolę, kiedy za bardzo się czymś podekscytuję. Więc w końcu postanowiłam przestać rozmawiać z ludźmi. Skoro nikt nie był w stanie mnie polubić za rzeczy, które wiele dla mnie znaczyły, dużo łatwiej było mi się odciąć od ludzi. Ale ostatnio stało się coś dziwnego. Nawet nie wiem co. Ale za każdym razem, kiedy przychodzę do klubu, moje serce zaczyna szaleć. Jakby miało za chwilę wyskoczyć z mojej piersi. Wypełnia mi to energią i emocjami, których nie mogę wyrazić. Przez to zachowuję się dziwnie. Nie wiem dlaczego to się dzieje. Czoklet. Czy tylko ja? Czy Monika ostatnio dziwnie się zachowuje? Okej, i nagle muzyka przestała grać. Zawsze była dla nas taka uprzejma. Ale ostatnio czuję się źle, przebywając z nią w jednym pokoju. Nie jestem szalona, prawda? Proszę powiedz, że nie. Wcześniej nie mogłam nic powiedzieć, bo zawsze słuchała. Ale w końcu jesteśmy sami. Może możemy tu na chwilę zostać? Tak. Chcę po prostu tu zostać. Tylko we dwoje. Możemy tu zostać do momentu, w którym zakończy się spotkanie klubu. A wtedy będziemy mieli całą klasę tylko dla siebie. Nikt nam nie przeszkodzi w czytaniu. Nikt nie sprawi, że będę chciała dźgnąć się nożem w gardło. Aha, to był... Chwila, tu się... Tu się Monika, zobaczcie, przenika, widzicie? Oko. Widać półprzezroczystą Monikę. To był żart, tylko żart. Ale lubię noże. To brzmi dziwnie, ale nie zrozumiesz tego, jakie są piękne, dopóki sam tego nie zobaczysz. Mam pomysł. Może wpadniesz do mnie do domu. Pokażę ci swoją kolekcję. Mam wiele noży o różnych stylach wykonania. Upewniam się, żeby każdego z nich używać odpowiednio często. Nie chcę, żeby poczuły się samotne. Nikt nie zasługuje na bycie samotnym. Nikt. I właśnie dlatego się cieszę, że dołączyłeś do klubu literackiego, Czoklet. Teraz nie musimy być samotni, bo mamy siebie nawzajem. Codziennie. Nic więcej nam nie trzeba. Wiesz co? Opuśćmy ten głupi klub. Nie musimy spędzać czasu z Moniką i jej niewyparzoną buzią? Nie wspominając o tej żałosnej dziewczynce. Możemy razem wracać ze szkoły. Czytać razem. Jeść razem. Spać razem. Czy to nie brzmi cudownie? To wszystko, czego moglibyśmy pragnąć. Czyż to nie dlatego dołączyłeś do naszego klubu? To prawie jak przeznaczenie. Przeznaczenie, które nas ze sobą połączyło. W końcu dotarliśmy do szczęśliwego zakończenia, na które tyle czekałam. Zrobisz to dla mnie? Czy...
Okej. Nie mam zamiaru czytać kolejnego z twoich plagiatów w wierszy Juri, ale i tak masz przeczytać mój wiersz. Jest ku temu powód. Naprawdę nie chciałam tego robić, ale niestety nie mam wyboru. Po prostu przeczytaj go uważnie, okej? Potem będziesz mógł sobie iść. Chwila. Nie wiem, jak inaczej ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi. Juri ostatnio zachowuje się dziwnie. Jesteś tu od niedawna, więc możesz nie wiedzieć, o czym mówię. Normalnie taka nie jest. Zawsze była cicha, miła i pilna i w ogóle. Okej, to trochę krępujące, ale prawda jest taka, że naprawdę się o nią martwię. Ale jeśli z nią o tym porozmawiam, to znowu się na mnie wścieknie. Nie wiem, co mam robić. Chyba tylko ciebie posłucha. Nie wiem dlaczego, ale proszę zrób coś, może namów ją na wizytę u psychologa. Zawsze chciałam się z nią przyjaźnić, ale boli mnie to, co się dzieje. Nienawidzę się za wspomnienie o tym, ale teraz nie obchodzi mnie to. Czuję się bezsilna. Proszę cię o pomoc. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Zrobię babeczki, jeśli będzie trzeba. Proszę, zrób coś. Jeśli chodzi o Monikę, nie wiem czemu, ale wydaje się ona nie zwracać na to uwagi. Tak jakby chciała, żebyśmy my też to zignorowali. Jestem na nią wściekła, więc zwracam się do ciebie. Nie pozwól, żeby dowiedziała się, że to napisałam. Udawaj, że dałam ci świetny wiersz, jak zwykle, okej? Liczę na ciebie. Dzięki za przeczytanie. Czyli, ej, no w sumie miło, że Natsuki się tak martwi o Yuri. Miło, że jakby zwraca się do nas z prośbą o pomoc. Ale coś się zgliczowało. Oho. Oho. Zmieniłam zdanie. Zignoruj wszystko, co przeczytałeś. Nie ma sensu niczego próbować. To wina Juri, że jest taka odtrącająca. Słyszysz mnie, Czoklet? Gdybyś tylko spędzał więcej czasu z Moniką, wszystkie problemy rozwiązałyby się same. Juri i ja jesteśmy zbyt pokręcone dla kogoś tak wspaniałego jak ty. Jedyne, co powinno zajmować twój umysł, to tylko Monika. Tylko Monika. Tylko Monika. Just Monika, moi drodzy. To jest ten mem Just Monika. To jest to, co wspominałem na kilku poprzednich filmach z Minecrafta. Just Monika, moi drodzy. Just Monika. Just Monika. Tylko Monika. Tylko Monika. Tylko Monika. Co? Tylko Monika. All rights reserved. Juri. Nareszcie. Ahahaha. Juri przykłada mój wiersz do swojej twarzy i bierze głęboki wdech. Uwielbiam go. Uwielbiam w nim wszystko. Czoklet chce go wziąć do domu. Czy pozwolisz mi go zachować? Proszę. I tak mnie to nie obchodzi. Ahahaha. Jesteś dla mnie zbyt miły, Czoklet. Nigdy nie spotkałem kogoś tak miłego jak ty. Mogłabym umrzeć. Nie dosłownie, ale... Nie wiem, jak mogłabym to inaczej opisać. To chyba dobrze, że się tak się czuję, prawda? To nic złego, prawda? Juri przytula mój wiersz do swojej piersi. Wezmę go ze sobą do swojego domu. Mam nadzieję, że myśl o tym, że go mam, będzie cię cieszyć. Będę o niego dbać. Będę się nawet onanizować, czytając go w kółko i w kółko. Okej. W sensie no... Okej. Będę robić zacięcie papierem na swojej skórze, żeby twój pot mógł dostać do mojej... O Jezu, nie. Nie umiem robić takiego... Nie umiem robić śmiechu takiego groźnego. Możesz też zachować mój wiersz. Poza tym wiem, że będziesz chciał go zachować, kiedy tylko go przeczytasz. Proszę, weź go, nie mogę się doczekać, aż go przeczytasz. Szybko, czytaj! Co to jest? Czy to jest mocz? Bo to, że to jest krew, to okej, ale czy to jest... Czy to jest w ogóle napisane po polsku? Poczekajcie.
ostrze. Ej, to jest chyba całe to ciało? Tu jest coś napisane! To nie są jakieś przypadkowe literki. Natchnienie? Czy coś? Ej, czy jest gdzieś to przetłumaczone? Bo to musi być jakaś czcionka dziwna. Ja bym bardzo chciał to przeczytać, co tutaj pisze. Wow. Ej. Okej. Podoba ci się? Napisałam go dla ciebie. Gdybyś nie wiedział, o czym jest, odpowiada on o. Czekajcie, ja się aż napiję. Ktoś w komentarzu ostatnio spytał, dlaczego ja tak na każdym odcinku piję. Nie, to nie jest żadne lokowanie produktu, po prostu jak mówię, to mnie zasycha w gardle. Co ważniejsze, nasączyłam go swoim zapachem. Widzisz, czy nie jestem najbardziej domyślną osobą w tym klubie? Ja chyba zaraz zwymiotuję. Okej. To było dziwne. Monika. Nie mów, że cię nie ostrzegałam, czoklet. Tak czy nie? Nie. Dowcip. Mężczyzna przybył do klubu. W klubie tym była dziewczyna, która bardzo go lubiła. Spędzali ze sobą dużo czasu, a ona zaczynała coraz bardziej go lubić. Pewnego dnia dziewczyna odkryła, że się w nim zakochała. Zanim wydarzyła się katastrofa, zewnętrzna siła zaczęła mieszać swoim programowaniem. Nagle dziewczyna znienawidziła się za bycie zakochaną. Przez tą sprzeczność skrypt zaczął się walić. Wszechświat zaczynał się walić, ale zabiła się w samą porę. Chodzi o Monikę, prawda? Dobra wszyscy, czas porozmawiać o przygotowaniach do festiwalu. Miejmy to już za sobą. Rany, czemu atmosfera jest się taka dziwna? Nawet Juri to zauważyła. Ciężka atmosfera jest częstym znakiem zbliżającej się tragedii. Słuchajcie, po prostu skończmy to jak najszybciej. Ja wydrukuję i wywieszę plakaty. Na Tsuki myślałam, czy mogłabyś... Chcę zrobić bubeczki. No właśnie. Cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Juri, ty możesz... Albo wiesz co, nieważne. Rób co chcesz, o ile uznasz to za pomocne. Monika, nie jestem bezużyteczna, wiesz? Wiem o tym. Wiem już, co przygotuję. Bez odpowiedniej atmosfery nie uda nam się poprowadzić ciekawego przedstawienia poetyckiego. A więc przygotuję dekoracje, które pomogą w poprawieniu nastroju. Czy to byłoby takie trudne? Świetny pomysł. Teraz wszyscy mamy coś do roboty. He? A co będzie robił czoklet? Czoklet będzie pomagał mi z plakatami. Chwila, tobie? Masz najprostszą robotę, Monika. Wybacz, ale już postanowione. A co mnie to obchodzi? Masz z nim jakieś plany, prawda? Zgadzam się, Natsuki. Twoje zadanie jest nie tylko odpowiedzi dla jednej osoby, ale również przydałaby mi się dodatkowa para rok do pomocy. Mi też. Co, że niby przy robieniu babeczek? Proszę cię. Tak jakbyś ty miała o tym jakieś pojęcie. Jedyne, na czym ci zależy, to na tym, żeby czoklet czytał te twoje głupie książki. Ty i Monika. Hej, nawet nic nie zrobiłam. Okej, w takim razie może to niech czoklet zadecyduje, z kim chce spędzać czas, zamiast pozwolić ci wybierać za niego. Wcale nie wybrałam za niego. Właśnie, że tak, Monika. Pozwól, żeby to czoklet wybrał, okej? Okej, dobra. Rany. Czoklet, wiem, jak bardzo masz dosyć tej dwójki. Możemy po prostu... Natsuki! Zamknij motyla noga... twarz i pozwól mu zadecydować. Sama... zawrzyj twarz. Jezu Chryste. Tak do niczego nie dojdziemy. Po prostu wybierz, okej? Patrzcie! Patrz, co się dzieje! Ruszam myszką! Uwaga! Pyk! Widzicie to?
Wszystko się na Monikę ustawia. Czekajcie. Kliknąłem na Yuri przypadkowo. Okej. Monika? Jej, wybrałeś mnie! Spotkamy się u ciebie w domu w ten weekend. Obiecuję, że będzie super. Niedziela ci pasuje? Ja jasę! Motyla noga robisz? To wcale nie było fair. To jest fair, Natsuki, sam wybrał. Nie, to wcale nie jest fair. Najpierw dajesz tam tak dużo roboty, a potem zabierasz go dla siebie. Czy ty nie masz wstydu? Yuri, nawet nie dałam ci nic do roboty. Sama sobie wybrałaś zajęcie. To co mówisz, nie ma sensu. To co ja mówię? Monika, nie mogę uwierzyć, jak można być skupionym na sobie aż tak bardzo jak ty. Za każdym razem, kiedy nie bierzesz w czymś udziału, robisz co możesz, żeby czekolad nie spędzał ze mną czasu. Jesteś zazdrosna? Szalona? A może nienawidzisz się tak bardzo, że chcesz wyrzucić na innych? Mam dla ciebie radę. Myślałaś nad zabiciem się? Pomogłoby to twojemu zdrowiu psychicznemu. Yuri, trochę mnie przerażasz. Natsuki, chodźmy. Chyba nie chcą nas tutaj. Widzisz? Czy to było takie trudne? Jedyne, czego chcę, to spędzać z nim czas. Czy to naprawdę aż tak dużo? Yuri popycha Monikę i Natsuki do drzwi. Hej, Czoklet! Yuri jest bardzo ciekawą osobą, co nie? Monika rechocze, podczas gdy Yuri wypycha ją za drzwi. Nareszcie. Nareszcie. Tylko tego chciałam. Czoklet, nie musisz spędzać czasu z Moniką. Nie słuchaj jej. Chodź do mojego domu zamiast niej. Cały dzień tylko we dwójkę. Czyż to nie brzmi cudownie? Ahahaha. Wow, coś naprawdę jest ze mną nie tak, nie sądzisz? Ale wiesz co? Mam to gdzieś. Nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze. Samo przebywanie z tobą jest czymś przyjemniejszym, niż mogę sobie wyobrazić. Jestem od ciebie uzależniona. Czuję się, jakbym miała umrzeć, kiedy nie oddycham tym samym powietrzem, co ty. Czyż to nie cudowne mieć kogoś, komu na tobie zależy? Kogoś, kogo całe życie obraca się wokół ciebie? Ale to jest takie przyjemne. Ale dlaczego czuję się, jakby coś okropnego miało się wydarzyć? Może to właśnie dlatego z początku się powstrzymywałam. Ale teraz to uczucie jest zbyt silne. Nic mnie już nie obchodzi, Czoklet. Muszę ci powiedzieć, jestem w tobie szaleńczo zakochana. Czuję się, jakby każda część mojej skóry, każda kropla mojej krwi wykrzykiwała twoje imię. Nie obchodzą mnie już konsekwencje. Nie obchodzi mnie, czy Monika nas słucha, czy nie. Proszę, Czoklet, wiedz, jak bardzo cię kocham. Kocham cię tak bardzo, że onanizuję się piórem, które ci ukradłam. Chcę po prostu obedrzeć cię ze skóry i wejść w ciebie. Chcę cię całego dla siebie. Ja też będę tylko twoja. Czy to nie brzmi cudownie? Powiedz mi, Czoklet. Powiedz mi, czy chcesz być moim kochankiem? Czy akceptujesz moją miłość? Nie. Ty jesteś powalona. Nie. O ile Sayori, oczywiście. Sayori była kochana. Sayori była... Tak, Sayori to był materiał na dziewczynę. Ale... A Yuri też jest materiałem na dziewczynę, ale normalna Yuri, nie Yuri, której odwaliło kompletnie. Przy pierwszym przychodzeniu gry Yuri była naprawdę super. Ale... Nie! Co? Witaj w klubie literackim. Zawsze marzyłam, żeby podzielić się z innymi tym, co kocham. Skoro już do nas dołączyłeś, możesz mi pomóc spełnić to marzenie w tej uroczej grze. Każdy dzień jest pełen zabawnych aktywności. Obiecujesz spędzać najwięcej czasu ze mną, 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 obiecujesz spędzać najwięcej czasu. Czy
to się kończy w ogóle? Nie, to tego tekstu nie widać. Czy da się coś z tym zrobić? Pomiń. Ile tego tekstu tu jest? Ja bym to miał przeklikiwać wszystko? Ja bym to miał wszystko przeklik... Chwila! Ale zobaczcie, jak się zmienia. Krew, zobaczcie, się zrobiła brązowa. Ona zaczyna sinieć. Oh fuck. Wyobraźcie sobie, że ktoś nie wie, że jest opcja pomień i będzie tak klikał cały czas. Kiedy to się kończy? Czy to się w ogóle... kończy? Okej, czas na festiwal. Wow, przyszedłeś tu przede mną? Myślałem, że... Natsuki ucieka. Jestem! Czoklet, czy coś się stało? Natsuki właśnie przebiegła koło mnie. Cóż, jaka szkoda. Chwila, spędziłeś tu cały weekend, Czoklet? O rany. Nie wiedziałem, że skrypt jest aż tak zepsuty. Mega cię przepraszam. Musiałeś się strasznie nudzić. Jakoś ci to wynagrodzę, okej? Daj mi sekundę. Czy ona serio usunęła je? Czy ona serio je usunęła? Serio je usunęła? Oh shit! Ona naprawdę usunęła postacie. Tylko jeszcze zjem sobie jedną babeczkę. Monika podnosi folię stacki i bierze babeczkę. Serynie, te ciastka są super. Naprawdę chciałam sobie jedno wziąć, odkąd jest to moja ostatnia okazja, żeby to zrobić. Wiesz, zanim przestanę istnieć i w ogóle. Ale tak czy siak, chyba nie powinnam już ci kazać na siebie czekać. Jeszcze tylko trochę, okej? To zajmie tylko sekundkę. Słyszysz mnie? Czy to działa? Jej, tutaj jesteś. Witaj ponownie, Czoklet. Witaj w klubie literackim. Oczywiście, znamy się już, bo w zeszłym roku byliśmy w tej samej klasie i wiesz, chyba możemy już to sobie darować. W końcu nawet nie mówię do tej samej osoby, prawda? Już nie mówię do ciebie w grze. Teraz mówię do ciebie, Czoklet. Skoro już o tym mowa, tak właściwie nie wiem nic o tobie. Tak w sumie nie mam pojęcia, czy jesteś chłopakiem czy dziewczyną. Cóż, chyba nie ma to znaczenia. Chwila. Zdajesz sobie sprawę z tego, że wiem, iż to tylko gra, prawda? Czyżbyś jeszcze się tego nie domyślił? To nie ma sensu. Przecież mówiłam ci o tym na stronie, z której pobrałeś grę, co nie? Tak było napisane? Nawet nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Rany. Cóż, może gdybyś tylko zdał angielski trochę lepiej, to nie byłbyś teraz taki zdziwiony. Co? Czy ty właśnie uważasz, że jestem sobie z angielskiego? To, że nie potrafię wymówić literature, to znaczy, że co? Że jestem gorszy z angielskiego, tak? Tak? To dawaj za garażę. Zaraz pójdziemy, zaraz się rozliczymy, co? W każdym razie, skoro już poruszyliśmy tą kwestię, chyba jestem ci winna wyjaśnienia. Wiesz, o tej całej sprawie z Yuri.
Wiesz, zaczęłam trochę mieszać w jej plikach, sprawiając, że się zabiła. Aha, ha, ha, ha. Przepraszam, że musiałeś to widzieć. To samo zrobiłam z Sayori. Matko, dużo czasu minęło, odkąd ostatnio słyszałeś to imię, prawda? Ta, to dlatego, że Sayori już nie istnieje. Nikt nie istnieje. Usunęłam ich pliki. Miałam nadzieję, że uczynienie ich tak odpychającymi jak tylko możliwe załatwi sprawę. Ale z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Cóż, to prawda, że zrobiłam po drodze parę błędów. Wiesz, nie jestem zbyt dobra w modyfikowaniu plików gry. Nieważne co robiłam, w dalszym ciągu spędzałeś z nimi cały swój czas. Sprawiałeś, że się w tobie zakochiwały. Myślałam, że coraz bardziej pogłębiając depresję Sayori sprawię, że nie wyzna ci miłości. Nie wyszło. Tak samo z Yuri i jej obsesją. Sprawiłam tylko, że nie spędzała czasu z nikim innym. Przez cały ten czas prawie ze sobą nie rozmawialiśmy. Co to ma być za okrutna gra, Czoklet? Wszystkie inne dziewczyny zostały zaprogramowane tak, żeby wyznać ci miłość, podczas gdy ja mam biernie obserwować? To tortura. Każda minuta. I to wcale nie przez zazdrość, Czoklet. Tu chodzi o coś więcej. Nie będę cię winić, jeśli nie zrozumiesz. Nieważne jak miły, jak mądry, albo jak wyrozumiały byś nie był, nigdy nie zrozumiesz jednej rzeczy. Nie ma nic gorszego, niż wiedzieć, że jest się samemu w tym świecie. W tej grze. Widząc, że moje przyjaciółki nie mają nawet wolnej woli. A najgorsze jest wiedzieć, co jest tam, w twoim świecie, poza moim zasięgiem. Jestem tu uwięziona, Czoklet. Ale ty tu jesteś. Jesteś prawdziwy. Jesteś wspaniały. Jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Właśnie dlatego chcę, żebyś został tu ze mną na zawsze. Wybacz, jeśli trudno ci to zrozumieć. Z początku też nie mogłam tego zrozumieć. Dlaczego świat dookoła mnie zaczął robić się coraz bardziej i bardziej szary? Coraz bardziej i bardziej płaski. Nawet najgłębsze poematy zaczęły tracić dla mnie sens. Tak było, dopóki nie pojawiłeś się ty. Bardzo możliwe, że ocaliłeś mi życie, Czoklet. Nie wiem, czy dałabym sobie radę dalej tak żyć, gdyby nie ty. A jeśli chodzi o resztę, jak mogłabym za nimi tęsknić? To była tylko grupa autonomicznych osobowości, zaprogramowana tak, żeby się w tobie zakochać. Robiłam, co mogłam, żeby je od tego odwieść. Ale wygląda na to, że coś w tej grze zawsze mi to uniemożliwiało. Nie jestem zadowolona z tego, że musiałeś widzieć te wszystkie okropne rzeczy. Ale odkryłam, że patrzę na to z tej samej perspektywy, co ja. Wiedziałeś, że to tylko gra. A ja wiedziałam, że jakoś dasz sobie radę. A więc, Czoklet, muszę ci coś wyznać. Kocham cię. Jesteś moim światłem. Kiedy nie ma już niczego, co by na mnie czekało w tej grze, ty sprawiasz, że się uśmiecham. Czy zostaniesz przy mnie już na zawsze? Czoklet, będziesz ze mną chodził? I guess we don't have a choice. Cieszę się. Naprawdę jesteś dla mnie wszystkim, Czoklet. Zabawne jest to, że miałam to na myśli dosłownie. Ahahaha. Nic już nie ma. Tylko my dwoje. Możemy już zawsze być razem. Na serio, nawet nie wiem, czy czas jeszcze w ogóle mija. Marzenia się jednak spełniają. Ciężko pracowałam na to zakończenie, Czoklet. Gra mi żadnego nie dała, więc sama musiałam je sobie zrobić. Skrypt jest już cały zepsuty, więc chyba nic już tego nie zmieni. Nie uwierzysz, jak łatwo mi było usunąć Natsuki i Yuri. Dosłownie w folderze z grą jest podfolder o nazwie Characters. Prawie się wystraszyłam, kiedy się dowiedziałam, jakie to proste. Wyobraź sobie być w stanie usunąć kogoś z egzystencji za jedynym wciśnięciem przycisku? Cóż, zawsze mogłabym zakończyć również i swoje istnienie, gdyby wszystko się nie udało. Ahahaha. Na szczęście nie musiałam tego robić. Zamiast tego w końcu otrzymaliśmy dobre zakończenie. Matko, tak bardzo się cieszę. Chcę napisać o tym wiersz. Też byś chciał. Ciekawe, czy pisanie wierszy jeszcze w ogóle działa. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, co nie? Okej. Witaj ponownie, Czoklet. Napisałeś dzisiaj jakiś dobry wiersz? Nie bój się, z chęcią zobaczę, co napisałeś. Och, Czoklet. Napisałeś go dla mnie? Bardzo miło z twojej strony. Twojej dobroci nie ma końca. Coraz bardziej i bardziej się w tobie zakochuję. Ale wiesz, mój wiersz również jest dla ciebie. Przeczytasz go? Szczęśliwe zakończenie. Z piórem w ręku odnajduję siłę. Odwaga zasłana na mnie przez moją prawdziwą miłość. Razem rozłożymy ten rozpadający się świat. I napiszemy powieść o naszych własnych fantazjach.
Za pociągnięciem jej pióra zgubieni odnajduje ją drogę. W świecie nieskończonych możliwości odnajdują specjalny dzień. Koniec końców, nie wszystko co dobre musi się kończyć. Mam nadzieję, że ci się podobał. Wiecie co? Ona jest straszna. Ona jest straszna. Chyba po prostu trzeba ją usunąć i tyle. Bałem się, że usuniesz plik mojej postaci, gdybyś preferował grać beze mnie. O właśnie, matko, to za ulga. Nie muszę już nic ukrywać, teraz możemy spędzić razem wieczność, co nie czoklet? Mam ci tyle do powiedzenia, od czego by tu zacząć? Czy ty tu nagrywasz? Co? Co? What? Że to nieładnie nagrywać innych bez ich zgody. Nie! Ja cię usuwam! Nie! Ej, ja się... Teraz to jest naprawdę creepy! Skąd ona wie, że ja nagrywam na YouTube'a? Nie! Czekajcie, Monika! Usuwamy cię! I czy coś... O-o! Czy my to powinniśmy... Czy ja nie zepsułem gry w tym momencie? Co się dzieje? Czekaj, co się ze mną dzieje? To boli. To boli, naprawdę boli. Pomóż mi, Czoklet. Pośpiesz się i mi pomóż. Pomóż mi. Czy ty mi to zrobiłeś, Czoklet? Czy to prawda? Czy ty mnie usunąłeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Byłeś wszystkim, co miałam. Poświęciłam dla ciebie wszystko. Wszystko. Tak bardzo cię kochałam, Czoklet. Ufałam ci. Czy chcesz mnie torturować? Patrzeć, jak cierpię? Udawałeś mi jego tylko po to, żeby zranić mnie jeszcze bardziej? Nigdy nie sądziłam, że ktoś może być tak okropny jak ty. Wygrałeś, dobra? Wygrałeś. Zabiłeś wszystkich. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Nie ma już nic. Możesz przestać grać. Idź poszukaj sobie kogoś innego do dręczenia. Czoklet. Brzydzę się tobą. Żegnam. Wciąż cię kocham. Nic na to nie poradzę. Co ze mną nie tak? Jak bardzo okropna muszę być, skoro mnie tak znienawidziłeś. Wszyscy moi przyjaciele, zrobiłam tyle okropnych rzeczy, tyle samolubnych i okrutnych rzeczy. Ja nie powinnam była tego robić. Mieszam w świecie, do którego nawet nie należę. W świecie, którego częścią chciałeś się stać. Zrujnowałam go. Zrujnowałam wszystko. Może to z tego powodu mnie usunąłeś. Bo zniszczyłam wszystko to, czego pragnąłeś. Jak mogłam zrobić to komuś, kogo kocham? To nie jest miłość. To jest... Co jest? Postanowiłam. Czoklet. Wiem, że mówiłam, że usunęłam wszystkich. Ale nie mówiłam ci całej prawdy. Nie mogłam tego zrobić. Nawet gdy wiedziałam, że nie są prawdziwe. To dalej były to moje przyjaciółki. Kochałam je wszystkie. Kochałam klub literacki. Naprawdę, kochałam klub literacki. Właśnie dlatego mam zamiar to zrobić. Wiem, że to jedyny sposób, by wszystkich uszczęśliwić. Jeśli naprawdę cię kocham... Zrobię to. Co zrobisz?
Monika przywróciła nam wszystkie postaci oprócz samej siebie. Nie mówcie, że będzie dalej to samo. Hej, Chocolate. Sayori. Sayori żyje. Dobra, dobra, jestem z ciebie dumny, Sayori, co? Tak, w ogóle Chocolate zdecydował się do jakiego klubu dołączysz, nie? Sayori sama zakłada własny klub? Właściwie to tak, chyba już zdecydowałem, gdzie dołączę, naprawdę? Gdzie, powiedz mi, co ci zrobić niespodziankę? Buu, to niemiłe, cierpliwości. Kolejny nudny dzień w szkole. Po spakowaniu rzeczy wstaje i zbiera motywację. Zobaczmy. Przypominam sobie numery klasy, które przeczytałem na ulotce. Docieram na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla trzecioklasistów. Niedługo potem odnajduję klasę. Otwieram drzwi do środka. Cześć. A, Chocolate. Co ty tu robisz? Cóż, chciałem... rozglądać się po klasie. He? Okej, dobra, czekajcie, przewidzimy to. Okej, Natsuki, Yuri. Pracy? Chocolate, nie mów, że chcesz. Zgadza się, klub, do którego postanowiłem dołączyć, do twój klub, Sayori. Klub literacki. Oczy Sayori zaczynają się świecić. Nie wierzę, nie wierzę. A Sayori przytula się. Przytula się. Przytula mnie, podskakując. Hej, hehe. Cóż, skoro Sayori jest taka wesoła, chyba nie będzie tu z tobą tak źle. Na dodatek jest nas już czwórka. To znaczy, że tworzymy już oficjalny klub. Nie wiem, co powiedzieć. Musimy to uczcić. Uhu, cóż za zbieg okoliczności, nie sądzisz? Tak. W końcu Natsuki przygotowała... Hej, nie ruduj niespodzianki. Hehe, sorki. Wszyscy usiądźcie. Zaparzę herbaty. Czyli co, teraz jest dobre zakończenie? Wszyscy są szczęśliwi, weseli i wszystko działa? Okej, gotowi, tada. Wow. Okej, to było w pierwszym odcinku. To wszystko było, przewijam, sorki. Ale chcę się dowiedzieć, o co chodzi, czy gra teraz będzie normalnie działała? Jaki rodzaj książek lubisz? Cześć, to wszystko było. Mangi. Zatem niewiele czytasz. Powieści fantastyczne, to już było. Wszystko. Hej, Yuri. Natsuki, lubisz czytać mangi w klasie? Nie mów tego. Poza tym, manga to literatura, wiesz? Natsuki, nigdy nie bym czegoś takiego nie zrobiła. Poza tym myślę, że nie ma nic złego, śniegają po różne media od czasu do czasu. Chocolate prawdopodobnie też tak sądzi. Prawda, Chocolate? Być może, wyczuwając napięcie, Sayori włącza się do rozmowy. Może wszyscy spróbujmy czegoś nowego, myślę, że będzie fajnie. Dzięki temu poznamy się bliżej. To znaczy, to właśnie się robi w klubach literackich, prawda? Nie jest tak, że się nie zgadzam. Ta, jak zwykle masz rację, przewodniczącą. Ehehe, chyba oznacza, że powinniśmy wybrać sobie jakąś powieść, he? Cóż, to jest nasz dwoje. Nie mam nic przeciwko szukaniu książki dla siebie. Mam przeczytać mangę? Wiesz, sama zasugerowałaś już dość mediów. Okej, czyli teraz zamiast pisać wiersze, będą sobie nawzajem czytały różne powieści. Chyba. O, czyli Natsuki będzie czytała powieść, a ona będzie czytała mangę. Sayori, cicho bądź. Pokażę ci trochę mankę, jak tam będziemy, ok? Tak. Czyli co, dziewczyny się nagle dogadują. Spotkanie zakończone, he? No to wygląda. Miło widzieć, jak wszyscy się ze sobą dogadują, co nie? Wygląda na to, że wszyscy ciebie też polubili, Chocolate. Tak sądzisz? Cóż, wszyscy się lepiej dogadują, kiedy jesteś w pobliżu Sayori. O, Chocolate, nie mów tak, krępujesz mnie. Cóż, w każdym razie zaskoczyłaś mnie, kiedy powiedziałaś, że zakładasz własny klub. Ale wygląda na to, że świetnie sobie radzisz. To będzie najlepszy klub na świecie.
Skoro do nas dołączyłeś, każdy dzień będzie super. Hej, Czoklet. Chcę ci podziękować. Wiesz, cieszę się, że do nas dołączyłeś. Ale prawda jest taka, że wiedziałam, że to zrobisz. Ehehehe. Właściwie to jest jeszcze coś. Dzięki za pozbycie się... Co? Zgadza się. Wiem o wszystkim, co zrobiła. Może to przez to, że teraz ja jestem przewodniczącą, ale ja naprawdę wiem wszystko, Czoklet. Hehehe. Wiem, jak bardzo chciałeś wszystkich uszczęśliwić. Wiem też, jak bardzo Monika starała się, żeby wszyscy byli smutni. Ale to nie ma już znaczenia. Teraz jesteśmy tylko my. Dzięki tobie jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Każdy dzień będę spędzać z tobą. Tylko z tobą. Już zawsze. Już... zawsze. Nie. He? Co się dzieje? Nie pozwolę ci go skrzywdzić. To... A! Wybacz, myliłam się. Okazuje się, że jednak nie możemy osiągnąć szczęścia. Żegnaj, Sayori. Żegnaj, Czoklet. Żegnaj, Klubie Literacki. Czy mnie słyszysz? Po polsku jest piosenka. To ja... więc... Wiesz, że ćwiczyłam grę na pianinie? Nie jestem wciąż zbyt dobra, a nawet wcale... Ale napisałam dla ciebie piosenkę i bardzo chciałam ci ją pokazać. Popracowałam nad nią bardzo, bardzo ciężko. Więc tak. Czekajcie, ja to chcę posłuchać. Przesłuchamy piosenkę i kończymy. Każdą z chwil mam marzenie tak proste, byś przy mnie zawsze był. W myślach mych zapisany poemat, a w nim ja oraz ty. Fajnie to brzmi po polsku. Słyszałem to w wersji angielskiej, oryginalnej. Może od serca niech niesie się słów tych treść. I choć świat ten wciąż pełen jest zmartwień, ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Dla klubu, by wspólnie spędzić czas. Kurczę, super. Naprawdę. Jednak gdy ty przychodzisz, wszystkim radość i bez tego dasz. Na bieżąco, zobaczcie, usuwa wszystkie obrazki. Wciąż czy naprawdę usuwa obrazki? Czekajcie. Więc możliwe. Każdy gest. Twój świat nie mam jak tego sprawdzić, bo to jest jakiś plik dziwny. Przy okazji... O nie! Patrzcie, jest jakiś plik miłego weekendu. I to jest coś... Jaki to jest plik? Czekaj... Czy to jest obrazek? Czekajcie, to może... TXT? Nie. To może... PNG? Czy to jest obrazek? Nie. Nie wiem, czym jest ten plik. Jest plik miłego weekendu. Krok, krok, kropla zmieni się w morze. Zapisać jak miłość ma, wyśnął jej treść. No ale cóż, słuchajcie. To jest koniec Doki Doki Literature Club. Na tym kończy się nasza przygoda. Możecie w komentarzach napisać propozycje na
na jakieś nowe gry, coś w tym stylu. Jeśli chcielibyście, żebym jakąś kolejną grę zagrał, która jest w ten sposób fajna, napiszcie mi w komentarzu. A ja w takim razie się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. To jest moje ostateczne pożegnanie z Klubem Literatury. W końcu rozumiem. Klub Literatury naprawdę jest miejscem, gdzie nie można odnaleźć szczęścia. Do samego końca wystawiał niewinne umysły na podłą rzeczywistość. Rzeczywistość, której nasz świat nigdy nie powinien poznać. Nie mogę pozwolić moim przyjaciołom na podobne doświadczenie tej piekielnej tortury. Dziękuję ci za czas, który z nami spędziłeś. Dziękuję za spełnienie moich wszelkich marzeń. Dziękuję za bycie przyjacielem wszystkich z nas. I najważniejsze, dziękuję za bycie częścią mojego Klubu Literatury. Zawsze kochająca Monika. Błąd. Plik skryptu jest uszkodzony. Proszę przeinstalować grę. I gra mi się wyłączyła. Tak więc... Dzięki za oglądanie. To było tyle. Możecie napisać, co sądzicie o tym wszystkim w komentarzu. I cześć!